Po raz drugi uczczona została pamięć byłego zawodnika Westowi Sebastiana Hołda. Udział w memoriale upamiętniającym Sebastiana wzięło 10 drużyn. Traktujemy każdy turniej w kategorii szkoleniowej, czyli oni mają się rozwijać, mają próbować pewnych schematów, które sobie robią na treningach. Jeżeli się uda coś więcej osiągnąć niż wyjście z grupy, jest bardzo fajnie, jest to fajny taki ekstra punkt dla chłopców za ciężką pracę, bo naprawdę ciężko bardzo pracują przez cały tydzień, żeby móc jechać na każdy turniej. Wszystko fajnie się odbyło, fajnie, że mieliśmy możliwość pogrania w zimie 6+1, także też rocznik, który gra w dziewiątkach, szukamy też takich turniei, przyjechaliśmy tutaj i naprawdę fajna gra. Poziom był wysoki, zwłaszcza tych drużyn, które tam zajęły miejsca 1-5, mecze już nie były tak wysokie wyniki jak w meczach grupowych, także fajnie, naprawdę kilku chłopaków tu, zwłaszcza też z Westowi, wyróżniało się. Także no, swoich chłopaków znam, także wiem, na co ich stać, a tu też mogłem popatrzeć, że naprawdę jest kilku fajnych chłopców, którzy mają predyspozycję do tego, żeby zostać piłkarzami i życzę im tego. Tu nie chodzi o miejsce tak naprawdę. Czy będzie to miejsce pierwsze, drugie, trzecie czy dziesiąte, tu chodzi o uczczenie pamięci naszego kolegi, podopiecznego, wspaniałego człowieka i przede wszystkim ku temu jest stworzony ten turniej. Także miejsca tu są, że tak powiem, drugorzędne, nie grają roli. Tu chodzi o zabawę, o uczczenie pamięci i myślę, że ku temu to wszystko zmierza i jeżeli chodzi o moją osobę, to naprawdę wyglądało to fajnie i z tego jestem bardzo zadowolony i dumny. Oprócz tego z chłopaków również jestem dumny, podjęli walkę, też uczcili w swój sposób, czyli piłkarski, sportowy, naszego podopiecznego kolegę i na tym to, myślę, ma polegać. Chciałem pozdrowić, podziękować wszystkim, szczególnie klubowi Westowia, jego prezesowi i wszystkim osobom, które się do tego przyczyniły, że tu spotkaliśmy się na tym memoriale ku pamięci mojego syna Sebastiana. Zwyciężyła ekipa Akademii Piłkarskiej Końskie, która w finale pokonała 1-0 Westowie Tarnów. Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna Krakusa Nowa Huta.